To teraz sprawdźmy sobie kolejny samochód z Carpassa, czyli to będzie ta Subarka. Mówiliście, że ona ma jakiś body kit. Z 2019 roku jest ten samochód. Ogarnijmy go. Mi się wydaje, że była jakaś taka Subarka w czwórce. Chyba, że to jest jakaś taka specjalna wersja. A patrzę tam na górze na ten na napis z poprzedniego samochodu. Jaki kolor dajemy? Ładna, no nie? Ładna jest, prawda? Myślałem, że to jest jakiś, może to jest jakaś specjalna wersja. Jest S209 Subaru, jakaś wersja. Zobaczmy. Silnik Boxer. Dziwnie wygląda, nie? Tak mamy obejrzany, jeszcze możemy sobie do środka wejść zobaczyć. Biała jest ładna ta Subarka. A jeszcze zobaczymy, może jakieś oznaczenie sobie dam. Jakie zegary tu mamy? Odpalić możemy? A, dobra, zaraz odpalimy przy tuningu może. I co, mówicie, że tutaj jest jakiś body kit do tej fury? Teraz sprawdzimy. Tutaj mamy jeszcze... Co to mi się tu robi? Aha, chlapacze mi się dodają. Aha, to tu możemy ten mały zderzak sobie dodać. Ta opona na dachu mnie rozwala. Jeszcze śmieszne by było, jakbyśmy mogli sobie dostosowywać tą oponę na dachu, no nie? Jakoś zwiększyć docisk na przykład przez tą oponę. Możemy wywalić w ogóle... spoiler. Miałem przyjemność siedzieć w tym Subaru. Przyjemność to jest nawet posłuchać takiej Subarki, no nie? Też dźwięk niesamowity. W rzeczywistości. W Fordzie za chwilę tym dźwiękiem się zajmiemy. Jeśli chodzi o... O, czekaj, co to jest? Uła! Bogato! Nie no, co dajemy body kits? Fajnie wygląda. Tu jeszcze mamy Flat Six, czyli też mamy boxer silnik. Ej, spoko z tym bodykitem wygląda, to jest chyba pierwszy bodykit, który mi się naprawdę podoba. Samochód generalnie jest bardzo fajny. Ale zostawmy sobie standardowy silnik. Ja strasznie lubię zostawiać standardowe silniki w samochodach, w Fordzie. Ej, spoko wygląda! Naprawdę bardzo fajnie wygląda z tym body. I co, na co robimy ten samochód? On mi się kojarzy z jakąś taką rajdówką bardziej, co? Na drift? Nie, no gdzie na drift? Wszystko na drift będziemy robić. Na crossa, tak? Też mi się wydaje właśnie, że na coś takiego. Ale z drugiej strony ten body kit, no idealnie by pasował na szosę. Ja sobie chyba kupię drugą taką i zrobię ją pod wyścigi szosowe. Coś tam się zmienia ten dźwięk tutaj. Wydech. Fajnie. Dajemy ten ostatni wydech. I możemy rozwiercić do 2.8. Tu możemy pofolgować z mocą. Mamy w standardzie napęd na 4 buty. Powinno wystarczyć. Dobrze. I teraz no niestety chyba będziemy musieli dać regulowany spoiler, który zresztą jest bardzo fajny do tego samochodu. Zobaczcie, nie musicie mieć tego dziada regulowanego. Chociaż tutaj też wygląda dobrze, no nie? Ten spoiler. To jest regulowany spoiler? Ale możecie dać sobie też taki regulowany. Patrzę, czy one czymś się różnią w standardzie, ale chyba nie. Dobra. Dajemy sobie taki spoiler. Ty, ale kozacko wygląda ten samochód. Okej, okay. Opony mamy... Możemy dać sliki, zobaczcie, fajnie. I dajmy trochę tam... No nie, no tu moc dużo dodaliśmy, więc... Dajmy te opony jakieś takie solidne. Ale brzmi, start będzie chyba niesamowity w tym samochodzie, no nie? Zobaczymy, czy coś tam jeszcze podkręcimy. 731 koni mechanicznych, standardowy silnik. O, kolor felek jeszcze można by było zmienić. Zobaczymy. Ho, ho, ho. Jaki start, jaki dźwięk w ogóle. Wow! Ja nie mogę z tego dźwięku, zaraz mi uszy rozsadzi.
wiecie co, nie wiem, czy on sobie poradzi w klasie S1 naprzeciwko na przykład jakichś tam hurakanów czy nie hurakanów. Ale spróbujmy. Spróbujmy. Myślę, że będzie spoko na szosę. Typowy bokser, no. I dobrze skręca dosyć. Dobra, chodźmy na jakiś wyścig. Dobra, poziom trudności musimy zmniejszyć, bo te boty są strasznie mocne na tym poziomie. Żółte zaciski lepiej pasowały? Coś tam jeszcze pokombinuję, no. I tuning, tu już chyba mamy wszystko w porządku. Jeszcze możemy dyfer na zwolnienie zmniejszyć. Startujemy. Trochę tutaj na starcie widzieliście, że boty mi odjeżdżały. Jakby brakowało trochę mocy, no nie? Albo kwestia docisku, może za mocny mam. Ale start jako taki, że nie musisz, wiesz, martwić się trakcją, bo masz napęd na 4 buty, to jest wygodne bardzo. I z bodykitem strasznie mi się podoba ten samochód, mega wygląda. Jestem właśnie w Fordzie na etapie takiego szukania sobie samochodów pod wyścigi, robienia samochodów w różnych klasach, różnych typów samochodów. To mnie teraz tak bardzo kręci. Lubię mieć na wyścigi online różne samochody porobione. Udało się wygrać, ale te proste mi się nie podobały zupełnie. Chyba będzie słab silnika? Na większym bokserze sprawdzić. Myślę, że zmieścilibyśmy się spokojnie w klasie S1 na większym bokserze. Większy bokser trochę słabiej brzmi moim zdaniem, ale może to się da wydechem właśnie poprawić. Na pewno zmniejszymy sobie docisk. No, a ten większy bokser by się przydał, bo tutaj mamy jeszcze spory zapas punktów do wykorzystania, no nie? Głupio by było tego nie wykorzystać, jak pójdziemy na Multika, to wszyscy mają wymaksowane samochody do klasy S1 900. No i my mamy parę tych punktów mniej, to moglibyśmy to przeznaczyć na most. Trochę głupio, no nie? SCI na szutry? A jeszcze zobaczymy, jeszcze porobię sobie różne samochody. Na szutry już coś tam mam zresztą, dzięki zabitcy. No nic, musimy zrobić tego swapa, niestety. Podobał mi się dźwięk tego silnika, ale jest jak jest. Na razie bez ulepszenia turbo, ale chyba będzie turbo trzeba zainstalować. No, to już nie jest ten dźwięk, kurde, tamta. A tutaj to tak, ech. Nie no, zobaczcie jaka różnica, już mi nie odstają tak, no nie, na prostych. To jest kolosalna różnica, ja ich po prostu tu na prostych wyprzedzam. Mogłem mocniej wyhamować. W zakrętach dalej spoko, wiadomo, że samochód trochę cięższy jest, ale... No, grzeczniejszy dźwięk. Już nie brzmi jak bokser, co nie? Mimo, że to dalej jest bokser, ale to już nie ten. Tamte nie tak brzmią fantastycznie, no. Ja strasznie lubię te nowe dźwięki tutaj w Fordzie Horizon 5. I no, na pewno będzie mi tego standardowego boksera brakować tutaj. Ale bez konkurencji teraz, zobaczcie.
Ten coś tutaj próbuje, taki goły. Bez żadnych spoilerów, bez niczego. No i takie grzeczne 300 km na godzinę w klasie S1. Trochę gorzej w zakrętach jest, wiadomo. No ale na multiku prędkość bardzo ważna jest. Przyspieszenie znaczy się, no nie? No ale kurde, jaka różnica jest teraz. Dylemat jest, nie? Jak dla mnie to lepszy, szybszy. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony nie cieszy tak ucha. Ale zrobiliśmy sobie furkę. Kamera jakoś wariuje tutaj pod koniec wyścigu. No dużo lepiej poszło. Łatwiej było wyprzedzić tych przeciwników. Wiadomo, na zakrętach trochę gorzej, ale to może jeszcze kwestia tuningu. Czy nie mogę kupić takiego samego i zostawić im oryginalnie? No oczywiście, że mogę. Ale samochód kozak, zobaczcie, mamy takie body ładne. Nic tylko robić zdjęcia, no nie? Można też spróbować zrobić rajdówkę. Chociaż z bodykitem bardziej mi pasuje właśnie pod takie wyścigi szosowe. Nie wiem jak wam. Może ja się nie znam, no nie wiem. No. Mi się to tak bardziej kojarzy z jakimś Need for Speedem albo coś. Teraz jak mam taki tuning zrobiony. To nie jest BRZ, to jest Subaru Impreza. Chociaż kolor mógł trochę tak zmylić, no nie? Zoba na to. Z której strony by tu fotę zrobić teraz? Może coś takiego? Nice. Fajnie wygląda.